Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj znów bardzo ciekawy będzie przekaz. Ja sama do siebie się uśmiecham i mówię, ja niedługo nie będę miała co przekazywać, dlatego że wiele rzeczy z ostatnich przekazów ja mówiłam Wam rok, dwa lata temu. A z drugiej strony mnie cieszy, że dużo wcześniej dostawałam informację taką i Wam przekazywałam. A teraz idzie to potwierdzenie. Rzeczywistość kwantowa. Kontrola końcowa. Witam Was, kochani. Ludzkość doświadcza globalnych zmian w związku z galaktycznym przejściem Ziemi w nowe przestrzenie wymiaru kwantowego. A wszystko to odbija się na naszym życiu. Zmieniamy się. I nie jest to proces odwracalny, obejmujący zarówno płaszczyznę fizyczną, jak i aspekty mentalne. Dobrze, gdy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje i już jesteśmy gotowi na zmiany i wiemy, dokąd przejdziemy. Do nowego życia, zupełnie innego od dotychczasowych doświadczeń. Opuszczamy koło sansary. Na w niebo wstąpionej ziemi jego nie będzie. A to, co osiągniemy w tej formie teraz, zadecyduje o naszym życiu w przyszłości. Kto będzie w stanie osiągnąć znaczenie ze swoim duchem w tym życiu, będzie mógł w pełni kontrolować swoje życie i swoje ciało. Na początku odmłodzenie, a następnie proces transmutacji, nabycie cech ciała światła, ciała ducha, które nie zna już problemu ze starzeniem się i śmiercią. Proces ten jest trudny, ale ważny dla uniwersalnych warunków rozwoju. A jeśli człowiek znajdzie jedność ze swoimi boskimi początkami, wszystkie jego etapy przemiany będą chronione przez jego nieśmiertelnego ducha i będą coraz łatwiejsze. Przed nami nowe i wcale nam nieznane. I tylko nasz duch wie wszystko, ponieważ jest częścią uniwersalnego planu, częścią jedności Stwórcy. I wspaniale, że już zdajemy sobie sprawę z tego i idziemy w kierunku swojego rozwoju. Ale obok nas są tacy, którzy nie mogą, a raczej nie chcą uznać niedowracalności zmian. Trzymają się przyszłości i boją się zmian. Wydaje mi się, że dzieje się coś strasznego i będzie jeszcze gorzej. Zło podnosi głowę. Wojny, epidemie, niszczycielskie katastrofy, niewinne ofiary. Wszędzie chaos, bałagan, zaostrzenie problemów świata. Będę gotować się w tych kamieniach młyńskich przejścia, dopóki nie odejdę na zawsze z planu Ziemi, nie zdając sobie sprawy, że i oni też otrzymali wszystkie możliwości wyjścia w nowe życie. Wszyscy oni słyszeli o przejściu kwantowym, ale pokochawszy cierpienie i prześladowanie trójwymiarowości, nie mogą sobie wyobrazić innego życia. Marzą o sławie, bogactwie, a nawet o zyskach na konfliktach wojennych, w których krążą duże pieniądze. Dla nich nie ma światła, lepiej żyć w ciemności. A ciemność zabierze ich w końcu ze sobą, gdy zostanie wygnana z wniebowstąpionej planety. Dokąd? Do innych mrocznych światów, gęstych planet, jak kiedyś była Ziemia. Do odległych galaktyk, z dala od centralnego Słońca Wszechświata, tam, gdzie światło nie przybije się, ale to także część uniwersalnego planu i to jest ich wybór. Drodzy, a dla nas teraz jest czas prób naszej wiary w siebie, w naszego ducha. Wielu może się poddać w tym niespokojnym czasie. Jest to również zamierzone, ponieważ przed wejściem do nowego świata następuje, że tak powiem, test końcowy. Czy jesteś go godzin, czy nie? Co robić? Spróbuj zrobić to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe. Poczuj, że za tym wszystkim stoi światło. W rzeczywistości cały ten pozorny chaos
jest tylko powierzchownym zakłóceniem, morską pianą, która wkrótce zniknie. I zakłócenie zaczęło się, ponieważ pojawiło się światło. Ono zbliża się z góry i znosi się z głębi naszej niesmiertelnej podstawy. Ponieważ u podstaw życia wszystkiego jest światło i miłość Stwórcy. Światło jest naszą prawdziwą istotą, a Twoje serce wie o tym i zawsze wiedziała. Dlatego nie dajcie się zwieść, że wszystko jest źle. To tylko pozory trójwymiarowej percepcji. Spójrz swoim wewnętrznym wzrokiem ze szczytu wieczności. Na ziemi stało więcej światła. Dlatego zło stało się przed nim nagie i stało się bardziej widoczne, ale jego liczba nie pomnożyła się. Po prostu zło ukrywało się w ciemności pod pozorem cnoty religijnych dogmatów i wreszcie wyszło na jaw. A kiedy go odkryliśmy, zasłona spadła. A teraz wiemy, co z nim robić. Ono próbuje ponownie podzielić ludzi według religii, aby przywrócić ciemność, aby nadal, będąc niewidzialnym, czynić swoje mroczne dzieła. Ale tego już nie będzie. Nigdy nie będzie. Wielu ludzi prawdy widzi niewinne ofiary nowej wojny religijnej i wychodzi z ciemności, wychodzą z religii i zwracają się ku prawdziwemu dobru poprzez pomoc i współczucie dla swoich i dla nieswoich, dla wiernych i niewiernych. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy częścią jednej całości. Wszyscy jesteśmy aniołami jednego boskiego domu, kochającymi się duszami wcielonymi w ten ostatni raz na ziemię, na której kiedyś zaczynaliśmy się dzielić. Teraz wiemy, gdzie kryła się wielowiekowa ciemność, a jej gra już nie działa. Wszystko skończone. A naszym wyzwaniem dla ciemności i zła jest zjednoczenie. Jest zjednoczenie wszystkich narodów. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy jedną cywilizacją ludzką, dążącą do światła. Taki, moi drodzy, cudowny przekaz pełnej miłości. Ja chcę Wam powiedzieć, że wczoraj rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, ponieważ wchodzę na rosyjskie kanały również co nieco. Oglądam po polsku, ukraińskie. Nie znam angielskiego, bo tak też by wchodziło na te kanały. Ale ja, patrząc na te kraje, trzy kraje, tak, widzę, jakie idzie rozdzielenie również w Ukrainie, w Rosji i tak samo u nas w Polsce. Ja nie muszę Was do tego przekonywać. Wy sami wszystko widzicie. A nasza zadacza jaka? Świecić. Więc świecimy maksymalnie, jak tylko możemy. Z Wami była Irina.